Zawodnicy Giej ma lepszy futsal leszno. Odnieśli drugą porażkę z rzędów. W ostatnim meczu w tym roku przegrali Swit Morning Gredar futsal brzeg 2 do 5. Przegrana z brzegiem może o tyle dziwić, że jest to drużyna znacznie niżej notowana w tabeli. Jednak do tego spotkania Leszczynianie przystępowali bez Douglasa Ferreiri i Adriana Niedźwieckiego. Rywale w pierwszej połowie dwukrotnie trafili do bramki, najpierw w 11, a następnie w 16 minucie. Leszczynianie pierwszego gola zdobyli dopiero w drugiej połowie za sprawą trafienia Dominika Soleckiego w 21 minucie. Na odpowiedź brzegu nie trzeba było długo czekać, bo odpowiedzieli tym samym w 25 minucie i ich przewaga znowu wzrosła do dwóch bramek. Biało-Czerwoni nie mieli jednak zamiaru się poddawać i po raz kolejny zdobyli gola kontaktowego, którego autorem był Hubert Olszak. W końcówce meczu trener Leszczynian Tomasz Sznadel postanowił zdjąć bramkarza. Chwilę przed końcem rywale trafili czwartą bramkę, a po chwili Ustalili ostateczny wynik spotkania na 5 do 2.